macie uwagi do tego, jak inny radny się odnosi do czego, bo to myślę, że niczemu nie służy. Brak merytorycznych uwag. Ma pan merytoryczne uwagi do tego? Ale do którego regulaminu tutaj rzeczy? Świetlicy. A widzi pan jakieś inne przed sobą? Czy też przed chwilą próbowałem ustalić, o czym rozmawiamy. Jeżeli teraz stwierdzi pani, bo pani prowadzi do obrady, że rozmawiamy o regulaminie świetlicy, no to proszę. No to, ja mam pan tłumaczyć, co powiedział pan radny Barakowicz. No ale nie rozwijajmy tego. Jesteśmy przy regulaminie świetlicy, okej. Okay. Jakie mam uwagi? Uwagi mam takie, że regulamin świetlicy był tworzony na zasadzie konsultacji społecznych w świetlicy w Koleżewie. Zebrała się grupa osób, które mają również okazję czy zaszczyt być członkiem. Grupa składała się z sołtysa, z członków Rady Sołeckiej, z radnych, z przedstawicieli młodzieży i ta grupa przygotowuje, można powiedzieć przygotowuje, bo jeszcze nie jestem regulamin świetlicy przygotowany, przygotowywała ten regulamin, który został wysłany kilka dni temu do Urzędu Gminy, do pana sekretarza, żeby doprowadzić go do końca, żeby on wrócił do nas po uwagach i po opinii prawnej. Tyle a propos regulaminu stworzonego przez społeczeństwo, które będzie korzystało głównie z tej świetlicy. I tak jak powiedziałem, jest to na etapie tworzenia. Teraz dwa dni temu dowiaduję się o tym, że jest sesja nadzwyczajna zwołana, ponieważ jest wprowadzany regulamin napisany przez zupełnie kogoś innego, czyli nie ma powiązania, dlaczego te osoby, które pisały ten regulamin, nie skontaktowały się. Dlaczego nie ma tego powiązania? Poza tym uważam za jakąś tam jakieś, tak powiem, nadgorliwość, czy jak to inaczej nazwać, spisanie regulaminu przez osoby no, niewiele spoza, niezwiązane spoza, że też, pozwolę sobie zauważyć, że jest świetlica wiejska. Ona jest oczywiście ogólnie dostępna, ale jest to głównie przeznaczona świetlica dla mieszkańców Kolarzewa. Mieszkańcy Kolarzewa są oburzeni faktem takim, że ktoś im próbuje na sesję szybko rzuca regulamin, który ma być przegłosowany. A merytorycznie czy mamy się różnić? A merytorycznie pani przewodnicząca powiedziałem przed chwilą. Ale czym się różni? Czym się różni? Czy się zapoznali z regulaminem? Ja mówiłem oczywiście o tym, że... Nie są ściągnięte, rozumiesz, z innych regulaminów, które funkcjonują. Nie wiem, do czego to masz... Ale oczywiście, ale nie mówimy tutaj o tym, w jaki sposób stworzyliśmy, my tworzymy, czy wy tworzyliście, wy w sensie, ale już tworzyliście regulamin. Oczywiście, że na podstawie innych regulaminów i uzupełniamy to w oparciu o opinię prawnika, i uwagi osób, które są kompetentne, ale co w tym jest? Co w tym? Ja tylko zwróciłem uwagę na ten fakt. Natomiast jeżeli chodzi o różnice, czy to oczywiście, że są jakieś tam różnice między tych dwóch regulaminów. Ja nie wyrażam w tej chwili swojej opinii o tym, czy ten regulamin, który jest tutaj stworzony przez ten grupę osób, jest dobry czy zły. No nie, tylko dlaczego to Szanowni koleżanki, koledzy radni, kto z was przynajmniej na tydzień wstecz wiedział o tym, że tworzy się jakikolwiek regulamin świetlicy czy obiektu nowo odpowiedzialnego? Proszę mnie zaskoczyć. Kto o tym wiedział z radnych? Tutaj może nikt nie wiedział. Wiedział ktoś? No nikt nie wiedział. Ale jeżeli radni, którzy chcą tworzyć regulamin świetlicy w Konarzewie, to powinniście mieć teraz informacja o Konarzewie. Nie ma co. Wytłumacz to sobie sam. Jeżeli nie potrafisz rozpocząć, to ja myślę, że dyskusja na temat autorstwa jest regulamin, jest mniej ważna na tym, jakie są zapisy, tak? Myślę, że zapisy tego regulaminu, co podkreślił pan wicewójt, nie są w żaden sposób kontrowersyjne, wręcz przeciwnie. Tutaj nie ma żadnego punktu, co do którego pan wicewójt... Ja wyrażam opinię mieszkańców Konarzewa i swoją, nie pana wójta. Tak, ja spotkałam się z opinią mieszkańców Konarzewa całkowicie odmienną od pana radnego.
związku z powyższym myślę, że nie jest to w tej chwili jakby tematem, kto będzie autorem. Ważne, czy są zawarte... Przewodnicząca, mieszkańcy, że te naszego czekają na ten regulamin. Uchwalmy go w końcu i naprawdę w demokratycznym głosowaniu, to jest zakres przeciw. Ja chciałem taką dyskusję prowadzić do 19. Wniosek o... Oczywiście. Tak, ja chciałem tylko sprostować, że złożyłem właśnie, że nieco nie było tego regulaminu, że Państwo uchwalają. I poinformowałem Państwa radnych, to chciałbym, żeby było odnotowane, że jest tutaj tam ciało społeczne, które się zaangażowało, realizowało ten regulamin i tak dalej. To po prostu miałem na uwadze, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze też, że Państwo podejmują tę uchwałę, no i trochę tą aktywność społeczną i ten kapitał społeczny troszeczkę w jakiś sposób są pewne sprzeczności z tym kapitałem społecznym, który tam się... przeciwnie. Pani Lidka chciała jeszcze tylko. Ja chciałam tylko powiedzieć, że przejrzałam i dokumenty, które otrzymałam z urzędu i regulamin, nad którym raz jeden pracowałam. Dla mnie regulamin ma bardzo jest podobny do tego, na którym pracowaliśmy, czyli z tego wynika, że ten regulamin trafił do urzędu, a więc na nim właśnie pracowano. Jedyna rzecz, która została tu dodana i uważam, że to bardzo dobrze, że taka o tym czymś ktoś pomyślał, obowiązki opiekuna świetlicy. Myślę, że to jest bardzo dobry punkt, o którym ktoś pomyślał. Jest to nowy punkt w regulaminie. Nie ma tu żadnych punktów, do których ja akurat bym się bardzo czepiała. Jest to prosty dla mnie, przejrzysty regulamin. Dziękuję, ale ja bym złożyłem. Moja droga kochana Witko, radna Stonarzewa. Po pierwsze, i potem, proszę pana, wejdę tutaj, bo bardzo dziękuję. Po pierwsze, ten regulamin... Ale pani regulamin do licznej go przyjrzała, czy chyba nie. Ale panowie, chwileczkę, tak? Niech pan kapitan. Pozwolę sobie tutaj. Oczywiście, że ten regulamin to nie jest regulamin stworzony przez urząd, tak jak mówię. A czy to ma jakieś znaczenie, Henry? Nie ma znaczenia. Czy to ma znaczenie, jeżeli jest dobry, to przestań już będzie wprowadzić białą dyskusję. Ciekawe, jakby się zachowywał, gdybym ja z radną Łopatką, skąd na żeby napisali nowy regulamin, dwa regulamin się widzę Skurzewie, no. Nam Skurzewie napisał urząd regulamin, nikt z nami nie dyskutował, dopiero go później musieliśmy przerabiać. Kwestia autorstwa, naprawdę, wydaje się, że dla mieszkańców ważniejsze są jasne i wtedy zapisy, tak? Ja nie rozumiem tej chwili, dlaczego ma być autorstwa czyjego, tak? No podpiszemy w razie czego, tak? Mogę? Zrzekam się autorstwa, zrzekam się autorstwa, zajmę swoje miejsce. Chodzi o szacunek dla grupy osób, która się zbiera i na tym pracuje. A nie jest przedstawiana jest jako autor, czterech autorów prawny, piszą regulę. Pani Małgorzata, ja jeszcze mam tylko takie ostatnie pytanie. Co właściwie spowodowało, że akurat powstał ten regulamin, który mamy przed sobą? I drugie pytanie, jeżeli radni z Konarzewa, które akurat uczestniczyli w tworzeniu tego drugiego regulaminu, nie mają nic przeciwko temu, co tu zostało napisane, to uważam, że z powodzeniem możemy nad tym głosować, ale powinniśmy wziąć pod uwagę jakieś tam zdanie tych rad. Jeżeli pan Heniu również wyrazi opinię bardzo podobną jak pani Wilka, to mi się wydaje, że nie ma żadnej przeszkody, żebyśmy mogli dzisiaj nad tym zagłosować. Dzieje się, jeżeli mogę, ja tak tutaj... Bardzo proszę. To znaczy, ja mam tutaj wątpliwości, ponieważ to jest krótko. Czasu było bardzo mało, zresztą tutaj nie było. Podejrzewam, że gdyby mieszkańcy Konarzewa mogli tutaj być obecni, ale to w ciągu powiedzmy jednego czy dwóch dni, kiedy się dowiedzieliśmy o tym, że jest nadzwyczajna sesja, która jest z kolejnych dni, no to nie było takiej możliwości. Mam wątpliwości, przyznam, dlaczego, tutaj są sformułowania takie, że gmin, sołectwem lub gminą. Nie jestem przekonany, jak to powinno sformułowane w tym momencie, czy świetlica powinna służyć całej gminie, czy też powinna być zdecydowanie dla sołectwa. A jeżeli klub Orkan, przepraszam, że wyjdę sobie, jeżeli klub Orkan na przykład, czy mieszkańcy Konarzewa w Palędziu będą w świetlicy robić zabawę jakąś, to służy to gminie, czy tylko mieszkańcy? To znaczy myślę tutaj o zapisach. Bo tak ten zapis teraz interpretuje, że jest w Orkanie, to ma być tylko na Konarzewa i w Orkanie może wchodzić.
Ja powiem tak, wiem doskonale, że jeden z mieszkańców Konarzewa organizuje jakąś imprezę w siedlicy Paleziu, tak? I jest to właśnie dla mieszkańców gminy, tak? Ale rozumiem, że Konarzewo występuje tak o niepodległość i chce mieć swoją siedlicę tylko dla mieszkańców Konarzewa, tak? Mocno. Ale będzie miał proszę bez takich komentarzy. Ja zgłaszam tylko swoją wątpliwość, że uważam, że siedlice wiejskie, które są w danych miejscowościach, powinny służyć głównie sołectwom danym sołectwom. To jest moja wątpliwość. Nie musi pani komentować. Pani Małgosia, ja dotykam do podrzeju, bo myślę, że ma pan rację pod tym względem, że pan mówi, że głównie powinny przede wszystkim służyć mieszkańcom danej miejscowości, ale mogą wyniknąć takie sytuacje, że w innej miejscowości chciałoby się też zorganizować jakieś zebranie i akurat w danym terminie jest w miejscowości Świetlica zajęta i trzeba dać możliwość skorzystania wtedy, jeżeli tam jest wolne, zrobić to w innej miejscowości, jeżeli byłaby wola tych mieszkańców.